Dzień dobry, moi drodzy. Przychodzę do Was z takim szybkim update'em. Słuchajcie, mieliśmy weekend bez kamery i w ogóle bez sieci, bez telefonu, bez internetu. W sensie, no czasami po ten telefon sięgaliśmy, ale generalnie byliśmy u mojej babci, a tam, słuchajcie, nie wiem jak to się dzieje, ale tam zasięg telefonii komórkowej i internetowy nie dociera. Nie dociera, omija tą miejscowość szerokim łukiem, także można by powiedzieć, że można się trochę wynudzić. Ale ma to też jakieś swoje uroki i powiem Wam, że właśnie a propos takich uroków, takich wiecie, sielskich, wiejskich i tak dalej, to jak wracaliśmy, Andrzej Wam to tu powkleja, to tak naszła mnie taka rozkminka, zresztą w sumie jak już jechaliśmy w tamtą stronę, bo teraz jest taki czas, że rolnicy mają żniwa i nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja mam coś takiego, że jak patrzę sobie, jak jeżdżą te kombajny po polu i wiecie, i unosi się cały ten pył, taki ten kurz leci w powietrze, ale jak one tak jadą i ścinają to wszystko i młócą to zboże, to ja mam jakieś takie uczucie, że to jest coś takiego uspokajającego. Nie wiem, czy też tak macie? To chyba kwestia tego, że po prostu ja całe swoje dzieciństwo praktycznie spędziłam na wsi i tak mi się to dobrze kojarzy. Ale jakoś tak, kurde, jechałam i całą drogę z zafascynowaniem, jak już wracaliśmy, po drodze podziwiałam właśnie jeżdżące kombajny. Coś takiego fascynującego w tym jest. Także, no fajnie. Taki, słuchajcie, bardzo chillowy mieliśmy weekend. Babcia miała urodziny, także dzisiaj był obiad. Jesteśmy po prostu obżarci na maksa. I zobaczcie, co sobie przywiozłam. Mam szarlotkę. Babciną, bez zakalca. Ale już wiem, że u mnie zawsze wychodzi z zakalcem, bo daje za dużo jabłek. Ale ja lubię, jak jest dużo jabłek, więc myślę, że to się nie zmieni. U mojej babci, słuchajcie, był też odpust. Tak się składa, że akurat w tym okresie też jest. I kupiłam, nie wiem, czy kojarzycie, obwarzanki. Uwielbiam to, więc mam dwa sznureczki. Jakby co, wydałam na to 16 zł. Babcia mi postawiła. Także będzie jedzone. Już uprzedziłam w piątek mojego trenera Amadeusza, że po weekendzie wrócę grubsza. Tak to bywa, słuchajcie, jak się pojedzie do babci. Ale tak mnie właśnie natknęło na te kombajny. Powiem Wam, że jest coś takiego kurde fajnego, jak tak się jedzie właśnie i trwają te żniwa. I te krajobrazy się tak szybko jakby zmieniają. Jeżdżą te maszyny, które belują tą słomę. Jest w tym coś takiego właśnie sielskiego i przyjemnego dla oka. Tak mi się wydaje. Jest też jeden ogromny minus. Bardzo wielu rolników jeżdżąc po drogach nie zdejmuje headerów i uważam, że jest to haniebne bardzo i bardzo niebezpieczne. No bo można się nadziać i zrobić sobie kuku. Tym bardziej, że niektóre te maszyny rolnicze, słuchajcie, są tak szerokie, że one zajmują jakby dwa pasy, jak się jedzie. Prawda, Andrzeju? Dzisiaj nawet taki właśnie kombajn mijaliśmy po drodze, także nie wiem, czy to jest trudne ściągnąć header, czy zajmuje to dużo czasu, ale niestety, tak jak jechaliśmy, to większość tych kombajnów jechała z tym osprzętem z przodu. Chyba w sumie tylko jeden widzieliśmy taki, żeby ciągnął z tyłu, prawda? No, także to jest słaby aspekt żniw. Trzeba bardzo uważać na drogach, ale ogólnie ten zmieniający się krajobraz ma w sobie coś takiego uroczego. Tak Wam się chciałam pochwalić swoimi przemyśleniami. A teraz biorę się za jedzenie szarlotki. Także życzę sobie i Wam, jeżeli coś jedzie, smacznego. Ja wiem, że będzie pyszne, bo już ją dzisiaj jadłam. Much later. No i witajcie, słuchajcie, weekend weekendem, ale już mamy czwartek. A ja już dotarłam praktycznie pod salon fryzjerski, dlatego że dzisiaj jest ten dzień, kiedy znowu będziemy coś dłubać przy moich włosach. Tak prezentują się obecnie, takie zwykłe, takie... One się w kamerze wydają trochę takie brązowawe, ale to jest taki, słuchajcie, kolor jak u myszy, taki nie wiadomo jaki. Więc idziemy zrobić włosy muśnięte słońcem. I czy wyjdę zadowolona? To się okaże. Wyszłam od fryzjera. Jestem ciekawa, czy widzicie różnicę
Ja ją widzę, słuchajcie, mam tutaj, ale bardzo mało. Dosłownie, słuchajcie, na głowie całej, sobie wam, Andrzej wam tu stawi zdjęcie. Miałam może z 10 takich tych, wiecie, aluminiowych folijek. Mam właśnie takie cieniuteńkie, naprawdę bardzo drobne blond pasemka. Ja je widzę, w sensie jak patrzę na siebie w lustrze, to mam wrażenie, że te moje włosy już nie mają takiego płaskiego tego koloru. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Znowu je trochę skróciliśmy i super, bo nierówno mi się wykruszały te włosy i tutaj mam jeszcze taki, widzicie, to jest resztka z farbowania do ślubu, ale już jest tej końcówki bardzo mało i mam nadzieję, że jak przyjdę kolejnym razem, to już uda nam się ściąć to tak, wiecie, totalnie do zera. Włosy mam zostawione tak długie, żebym dalej mogła złapać je w kucyk. Tak naprawdę skróciliśmy je o jakieś, nie wiem, 1,5–2 cm. Bardzo mało poleciało. To tak naprawdę można powiedzieć, że pewnie teraz mają mniej więcej taką długość jak po tym poprzednim strzyżeniu. I myślę, że słuchajcie, po wakacjach, bo jedna z was mi pisała, że ciekawe, jakbym wyglądała w brązie. I rozmawiałam o tym z Dominikiem i ja sama też bym nie miała chyba takiej odwagi, żeby zrobić sobie, wiecie, brąz tak po całości, ale przyciemnić trochę włosy ciemniejszymi pasemkami może by mnie kusiło. Zobaczymy, jak się będę czuła z tym, co mam teraz. Wydaje mi się, że widać trochę w kamerze te moje jaśniejsze pasemka. No ale tak myślę, że na jesień umówię się po wakacjach, o tak, po naszym urlopie, po naszych wyjazdach, myślę, że umówię się do fryzjera raz jeszcze, bo to jest w ogóle, to jest takie fajne uczucie, jak się wychodzi z salonu, prawda? Tak człowiek się czuje taki plus 100 do zadbania. Także bardzo fajnie. A gdyby ktoś był ciekaw, zapłaciłam 320 zł, także jak na warszawskie standardy, to bardzo przyzwoita cena. Także co? No, wydaje mi się, że mogę wam polecić. Powiem wam, że właśnie mam wrażenie, że Dominik jest takim, w sensie ma coś takiego w sobie, że budzi we mnie dużą dozę zaufania. W sensie, naprawdę, jak on coś robi, ja tak sobie go obserwuję, to ja mu po prostu ufam. I jestem przekonana, że co byśmy nie zrobili, to będzie to wyglądało fajnie. Także jaram się, bo mam, naprawdę mam fajnego już swojego, powiedzmy, sprawdzonego fryzjera. Mega atutem jest to, że to jest bardzo blisko mojej pracy, bo za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do biura, mogę sobie, wiecie, po robocie, że tak powiem, wyskoczyć do fryzjera i właśnie już nigdy nie muszę dalej jeździć. Także jaram się na maksa. A teraz wracam do domu i jestem ciekawa w ogóle, czy Andrzej zauważy różnicę. No i słuchajcie, jestem już w domu. Jeszcze przypomniałam sobie, że Dominik był taki bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o mój makijaż, jak mył mi głowę, także brawo dla niego, bo nie musiałam w sumie zmywać całej reszty, a byłam na to gotowa, słuchajcie. Miałam chusteczki nawilżane w torebce. Jak jechałam z plecakiem, to słuchajcie, włosy mi się wywinęły w drugą stronę, bo sobie je trochę przytrzasnęłam. Ciekawa jestem, jaka będzie reakcja Andrzeja. Nie ma go w domu, słuchajcie, bo wydaje mi się, że parę filmów temu Andrzej gdzieś tam przebąknął, że mamy problemy z administratorem naszego osiedla. Jest po prostu beznadziejny, więc wzięliśmy sprawę w swoje ręce i my i jeszcze kilka innych osób się tak mocniej zaangażowaliśmy w cały ten proces. Jakby zamiast tylko marudzić, to zbieramy oferty i mamy taki mocny plan, żeby pojawiać się na spotkaniach z tymi potencjalnymi administratorami i właśnie tak się składa, że dzisiaj o 18 takie jedno spotkanie się zaczęło. Więc Andrzej tam właśnie chodzi z grupką pozostałych mieszkańców i oprowadza tych państwa po naszym osiedlu. Czy wy widzicie te subtelne refleksy, które się tu pojawiają? Powiem wam, że ja je widzę i jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Naprawdę, tak przed chwilą przyszłam do domu, uczesałam się i jest fajnie właśnie, bo nie jest płasko. Na pierwszy rzut oka jakoś mocno się to nie rzuca w oczy, a jednak zmiana jest. Ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że teraz jak weszłam, to pierwsze co, to Ola, nasza sąsiadka, stwierdziła, że chyba mocno skróciłam włosy, ale nie. Ja je poprzednio dosyć mocno skróciłam, a teraz słuchajcie, tak naprawdę, no ja nie wiem, ile to było, no takie, taka końcówka poleciała, to ja nie wiem, ile to było, no z 15 cm, boże, z 1,5 cm. No jeżeli dobiliśmy do 2, to będzie maks.
muszę wam pokazać jagodziankę, którą przywiozłam dla Andrzeja. Ja dzisiaj jedną taką zjadłam w pracy. Trochę przypał, bo nie mam nic na obiad. Więc chyba zaraz skoczę do Żabki i kupię sobie coś takiego chamskiego. Powiem wam, że ostatnio, ja wiem, że to jest niezdrowe i nie hejtujcie mnie, ale ostatnio mam fazę na zupki chińskie. Knor nudle pomidorowe. Pikantne. Kasia lubi to. Wiem, że to jest niezdrowe, słuchajcie, ale czasem przychodzą nam fazy takie głupie na różne rzeczy i ja jestem właśnie w fazie zupek chińskich. Dobra, zmykam. Pójdę do tej Żabki. A, poczekajcie, ta jagodzianka. Chociaż nie, jagodziankę pokażę wam może jak wróci Andrzej, bo on ją będzie spożywał. Nie będę jej teraz, wiecie, tak rozdzierać czy tam przekraiwać, żeby mu nie psuć zabawy. Te jagodzianki, które jakby... Ta jagodzianka, którą przywiozłam, bo jedną już zjadłam. To jest jagodzianka z Muffy. Muffa to jest taka piekarnia, która jest blisko Arkadii, na Burakowskiej, przy Burakowskiej, przy budynku Forest. I to jest taka jagodzianka, która ma sporo jagód, ale ma też dżem jakby jagodowy, w sensie, że to nie są tak w 100% same świeże jagody, tylko tam też jest jakiś taki słodki dżemik, marmolada czy coś takiego i jest w sumie całkiem smaczna, kosztuje 16 zł. Nie ma w sobie nic wybitnego, ale mam ją, wiecie, pod nosem. Więc jak jestem w biurze, to przyznaję, że sobie na te jagodzianki chadzam. Ale dobrze, wystarczy o tym. Idę do tej Żabki, a jak Andrzej wróci, to zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek zauważy. Wracam do was rano, moi drodzy. Wczoraj już nie dopadłam mojego męża, żeby powiedział wam, czy zauważył różnicę. Od razu na wstępie powiem, że mam świadomość, że te moje końcówki wyglądają śmiesznie, bo są takie jasne i powiedziałabym w kolorze trochę chłodne. Ale żeby się ich pozbyć w całości, musiałabym obciąć włosy na boba, czego Andrzej by pewnie nie przeżył, prawda? Nie, no bo zauważyłem, jedyna rzecz, którą zauważyłem, jak Kasia wróciła, to że ma trochę krótsze, w sensie tego koloru to jakoś tak strasznie nie widać. Ale to za każdym, jakby każdy skrócony centymetr z głowy Kasi, to jest gdzieś umrzyty jednorożec. No co ty gadasz? Nie, no to w sensie ja lubię, jak Kasia ma długie włosy, ale dobrze wygląda, nie? Tak, no i właśnie, a propos tych moich pasemek, słuchajcie, Andrzej twierdzi, że jakby nie wiedział, to by ich nie zauważył. No nie, myślę, widać. Że jak się przyjrzycie bardziej, o tu na przykład tu się pojawia, jak je tak będzie przyklapie te włosy, to wtedy widać to bardziej niż jak tak są rozpuszczone. Ale właśnie taki miał być efekt, bardzo delikatny. Kolor jest ciepły, bo to miało być muśnięcie słońca. I tych pasemek jest właśnie bardzo mało, po prostu chodziło o to, żeby tym włosom nadać trochę trójwymiarowości, no bo jak mamy cały łeb, że tak powiem, w jednym kolorze, a ktoś ma taki naturalny swój kolor, trochę wypłowiały, ja bym tak nazwała swój, zawsze mówiłam, że to jest taki mysi kolor, taki niejaki, ni to blond, ni to brąz, nie wiadomo co to, no to właśnie. Warto było dodać, wydaje mi się, że te elementy, bo ta głowa wygląda jakoś tak, nie wiem, lżej, lepiej, tak mi się wydaje. Ja jestem zadowolona w każdym razie, dajcie znać, co wy o tej delikatnej zmianie myślicie. No i co, żegnamy się. Pamiętajcie, żeby zostawić tam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!